Na moim blogu Przedsiębiorczy Architekt znajdziecie też case study i historie osób, które należą do Akademii Przedsiębiorczego Architekta, które brały udział i bardzo dużo pozmieniały, wdrożyły tą wiedzę, te rzeczy, które ja pokazuję w Akademii, u siebie i bardzo dużo zyskały. Dlatego zachęcam do tego, żebyś zajrzał też na mojego bloga przedsiębiorczyarchitekt.pl i zobaczył, jak wiele można zmienić i naprawdę można dopasować biznes projektowy do siebie, do swoich możliwości, do swoich potrzeb, do swojego czasu i pracować z ludźmi, z którymi chcesz pracować, a niekoniecznie, że musisz.